Szybki film, patrzcie. Makulatura. Książki. Przygody. Podróże Gullivera. Patrzcie na to. Krzesło takie znalazłem jeszcze. Ale krzesło mi przydało się, żeby wejść tam do tego śmietnika, znaczy sięgnąć. Patrzcie. Podróże Gullivera. 49 rok. Tutaj jakaś inna książka. 50 rok. No nie wierzę. Wchodzimy na krzesło dalej. Ja prosto z roboty. Po to krzesło przyszedłem, które... Jakość filmu będzie słaba. Łowcy meteorów. Juliusz Wern. 49. Dalej. Nie wiem, czy sięgnę, czy się wywalę z tym świetnikiem. Wyspa bez świateł. Roofcraft. Tutaj nawet daty nie ma. Jest 62. Włączę się, jak wyjmę resztę. Co mi się tylko udało, to wyjąłem ze śmietnika. Patrzcie, ile tego jeszcze jest tutaj. Ale mało tego. Mało tego. Niektóre takie jakieś są mniej ciekawe. Radzieckie wojska rakietowe. Gwiazda dwóch kontynentów. Niektóre są naprawdę ciekawe. No ale dobra, mam tutaj. Patrzcie tutaj, co tu się kryje. Kolejna dawka. Kolejna dawka. Urwisko, 52. Co tutaj mamy? Samotność. 49. Patrzcie. Przecież można było to oddać do biblioteki jakiejś. No tam jakieś są... Imiona, nazwiska nie będę otwierał. W okopach Stalingradu. O, historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Krótki kurs. O kurcze, 49 rok. Chata za wsią. Kraszewski. Bardziej te powieści mnie interesują niż te jakieś propagandowe materiały. O, Raymond, fragmenty. Dwa kieliszki jeszcze. Dobra, książki zabieram, kieliszki zostawiam. Tak na szybko jeszcze tutaj ziołolecznictwo. Sprawdźmy, który rok. Nie jest napisane. Nie będę sprawdzał coś takiego. 100 diabłów, Kraszewski. O, James Dean. Dobra, jak można książki wyrzucić? Powiedzcie mi. To jest, no nie wiem, chyba gorsze od wyrzucania śmieci do lasu. Nie, no może nie. Równe. Dobra, idę spać. Dobranoc. Jestem po nocy właśnie i takie rzeczy. Pokażę mojej żonie, mojej mamie. One zadecydują, co z tym zrobić.